Cześć moi drodzy, ja jestem Matro, witam w kolejnym odcinku i z Black Flag'a. No i lecimy dalej. Jesteśmy w Nassau, porobiliśmy sobie wszystkie rzeczy, czas iść do knajpy na górze. Pogadać z chłopakami, zobaczymy co tam da się zrobić. I tam nas prowadzi misja główna. Tawerna Old Avery. Pytanie gdzie... tam, no dobrze. I tu są, widzę, goście z mieczami, też dobrze wiedzieć. I mamy wszystko w Nassau, moi drodzy. Fantastycznie, przepraszam państwa. Jest Adewale. Jak tam, chłopie, zasłychać? Punkt werbunkowy, dawaj. By God, you're a sight for salty eyes. Come you in and have a drink. Morning, all. I can wait. Who's this? Adewale, the Jackdaw's quartermaster. Jackdaw. You named your brig after a poxy bird. Ade, these lads are the better part of our growing confederacy here. Ed Thatch, Ben Hornigold, James Kidd. You let him carry a pistol, do you? Peace, Ben. Ade saved my life. And now we're looking to find a crew to fill out the rest of my ship. Well, there's scores of capable men abound. But use caution. A shipload of the King's sailors showed up before night back, causing trouble and knocking about like they own the place. Right. I'll see who I can muster. No dobra, jakie zadanko. Tkanie kraśnie załogi, dobrze. Większe okręty, większa liczba załogi, świetnie. Wynajmować tawernę, pomagać piratom, dobra. Okej, okay. O proszę bardzo. Rozbrój i zabij strażnika. Dobra. Także mamy tutaj widzę, o okej. Okay. No dobra, 15 muszę dotać, więc proszę bardzo. Rozbroić trzech piratów. Cześć. To było szybkie. Na załogę, na statek chłopaki. Już mam czwórkę. Jeśli będzie ich pilnować po jednym tym, to nie wiem czy mi się uda coś sobie zrobić. Próbuj ich rozbroić i zabić potem. Nie wiem, czy to mi się udało. A, przepraszam bardzo, rozbroić to. Nie. Pięści. O. Teraz bym chciał to rzucić. No dobra. O, oho, dwóch się załapało. Ech. No dobra, tak się... pomerdało mi się, przepraszam bardzo. Bierzesz ten miecz. Mamy już 8 na 15, tam mi się widzę pojawili kolejni.
This won't last long. Oh, don't lose him now! There he be! He's over there! O, teraz się chyba udało. No chyba... Mogę tylko tych. Ła! Dobra, udało się. Dobra, udało się rozbroić tutaj trzech. Jeszcze trzech muszę tutaj złapać. Dobra, myślę, że to by w sumie łatwe zadanie. Ona jest w tym samym miejscu, no właśnie. Nikt tu nie stoi. No i dobra. Zacznijmy egzekucję. Przestrzelinę, okej, okay, może być śmieszne. Stary taki, wiecie, piracki ten, przestrzel linę, nie? This pirate bears the blood of many innocents on his hands. Come fast. There's a man in irons, we need to hang him. Bastards have the sights. Dobra, chyba go uratowałem, jak mi się udało. Wydaje. Wow. Naprawdę. Dobra, porobione. Pozbieram tylko tutaj jeszcze naboje. Dawaj jeszcze jeden nabój. Mam też wiedzieć, że w sumie już pozabijałem, mogę sobie iść. Ale przestrzeliłem linę. Co się pan patrzysz? Co? Pan ksiądz się patrzy, nie wiem o co chodzi, co? Gitara się ma i zrobione, nie? Idziemy do załogi, znaczy do tawerny, pogadać tutaj jeszcze z chłopakami. Może się też przyłączą, przydadzą się, doświadczeni ludzie. Now you'll want to sail somewhere rich with plunder. Have you heard of a place called the Observatory? Aye. It's an old legend, like El Dorado or the Fountain of Youth. What have you heard? It's meant to be a temple or a tomb, hiding a treasure of some kind. That's it. You see here. Oh, rot. It's fairy stories you prefer to gold, is it? It's worth more than gold, Thatch. 10,000 times above what we could pull off any Spanish ship. Robbing the king to pay his porpoise is how we earn our keep here, lad. That ain't a fortune. It's a fantasy. Proszę bardzo, czemu mi się daje, że Kit to jest przebrana kobieta? Nie, nie wiem. Ale Kit chyba był asasynem, jeśli to jest ten Kit. Co mogę zrobić tę informację? Wait,
A, proszę bardzo, konwój morski mamy tutaj, w Tortudze. No fajnie, gdzie mamy się teraz udać? Na statek chyba. Załogę mamy. Można już w sumie szaleć. Mamy też konwój. Piracka flaga. Jest i kawka. Dość niepozorny statek, bym powiedział. Czy mogę coś kupić już? Nie, tutaj gdzieś. A tu się są, no dobra. Cześć, opaki. Pryzy i łupy. Morning, Kenway. Not a bad looking tinderbox you got there. You sound a bit green, horny gold. Is it envy? Because mine's bigger than yours. No, I reckon it's this Jamaican funk. I prefer the Spanish stuff. So, you've got yourself a fancy brig now. Fine. Well, I'm gonna teach you how to sail right. And how to take a prize the proper way. Thatch, we'll catch you up at the old fishing village. Aye. No dobra. Nauczymy się teraz pływać statkiem. Where's your helmsman, Kenway? I take pride in piloting my own ships, Ben. Ulete, lunetę. Let's make some headway, shall we? I've no need for schooling. How many prizes did we take together as privateers? There's a chasm of difference between joining a raid kanonierka. And captaining one. We're looking out for merchants, boys. Który schooner? Then let's fat with cargo. Find us a schooner with that spyglass, Kenway. You'll get yourself a glimpse of what sort of cargo they're shipping and a general idea of their toughness. Schooner. Na wprost schooner jest. There's a prize worth taking. Good. Take us in close. After you subdue a prize, project authority. Demand respect that you would never give yourself. This weaves a spell over soft minds. For your victims must always have in the back of their minds the uneasy idea that you could snap at any moment and unseam them from prick to sternum. A tutaj mamy jakąś skrzynkę tego panu. Chciałem użyć jakiegoś fulgierza? Tak. Żeglarz. Proszę bardzo. It's no fun fishing cargo out of the sea. Although it can be done. They're all alone. Bail off and bring in those royals! No! Porobień. Dobra, czyli abordaż cały, albo zatopić i połowę odzyskać. Nie, zatopił się. Przesadziłem trochę. Trochę przesadziłem, widzę. To jest szkuner hiszpański jakiś. Kanonierka. Płyń tam! Pod górkę, kurde. Nic nie widzę tutaj. To są szkunery. Tak, poziom czwarty. Kanonierka. Nie muszę go tu unieruchomić, no dobra. Potem na folgierze się przesiąść i zabijać załogę. No i zatopiony.
to slow her. Ease off the wind. Lay aloft and reef. Reef, I say. Go to hit them. Give me some speed. That one did some damage. Fire! Hold down. Hold. Wind is shaping up for a big blow, sir. Wchodzimy na pokład zatem. No, udało się. Jej! Proszę bardzo, początki tutaj korsarza. Albo pirata raczej. I am Captain Hornigold, and this is my crew. We're sailors like yourselves, but quite unlike in our purpose. For we intend to take all that you own. Yet no harm shall befall any man so long as he remains at ease. Is that clear? No me mate, señor. Tengo familia. Se lo suplico. Anyone speak English? English. Little bit. Tell your friends we're stealing your goods, and we won't hurt nobody if everyone stays as still as a sandbar. You got that? Please to repeat. Oh, for fuck's sake. Lock him in the hold and take everything that isn't nailed down. Hey, you fish there, I'm ship shit out. Się przydało języki dać, tak? I proszę bardzo, mamy łup, czyli mamy cukier, drewno i członkowie załogi. Mamy coś naprawić kawkę od razu, używając tutaj tego, cośmy znaleźli. Średni kadu. I 20 porcji rumu musimy spałować. Świetnie, działam dopłynąć. Tutaj niezbadana lokacja. Tu mam krzynkę. We came to Nassau to get away from the likes of kings. Well, I'll be a man of property and promise. Drewno płótno. Drewno płótno. Nassau is the place to be. Not England. Do you ever dream of the big score? A ship so full of gold and silver, just split it and sail home. Sure, but it's only a dream. Every man hopes to find a dozen chests of gold with no owners. They're as rare as an honest king. Mam nadzieję, że mogę tutaj wyjść i sobie wziąć tą skrzynkę. Nie odpływajcie, chłopaki. Mamy jeszcze 3 km do przepłynięcia, także myślę, że te 20 porcji rumu się złapie. Jestem czajnik? Co? No proszę bardzo, delfinki, elegancko. Wszystko jest, wszystko jest. Woda jest, piasek jest, delfiny są, kurde. Na wakacjach. Mam pistolety. Chyba z Adewale przyjął ster, jak mi nie było, bardzo dobrze. Mam tylko wybuchające beczki. A ja potrzebuję rum. Braka tocha, ale nie mogę nurkować, także tu guzik mi z tego da. Salt key, no dobrze. A chyba pod prąd, ale... To ja poradzę. Wybuchające beczki, pewno cukier. Czy oni mają rum wszędzie? No nie, tak. Fire!
I proszę bardzo. Zabij wrogą załogę. Proszę bardzo, rzucamy liny, żeby go przyciągnąć. Zejdź z tego, użyj folgierza. Abordaż! No i gitara. Nie było rumu. Płyniemy dalej. Działa, działa, świetnie. Działa, działa. No wiem, że mogę improve ship, ale no muszę rum jeszcze. Potrzebowałbym rum. O! Rum! To jest rum. 65. 10. A jest więcej. Tam animusa, ale... Później. A widzę, nawet mi odbija trochę od mielizny. Żeby nie być za bardzo dzbanem i nie wpaść. Zaraz, próbujemy tam podejść. Yo, heave-ho! No i proszę bardzo, nawet nie chodziliśmy tam nawet. Pięciu zabić, nie, i się poddają sami. Dzieci 5 rumu. No, rada ci się, bo udało zrobić to zadanko. To się przynie hiszpański zadek i kanonierka chyba. Proszę bardzo. To mam wieloryb. Nie, żarłasz, byczy. Ja bym tu podpłynął. Zaraz, obrócimy, wezmę sobie tam tą. Tam na palemki, to szybko pójdzie. Ale to wygląda, musicie przyznać, to wygląda po prostu przebajecznie. Mam nadzieję, że to nie mam jednych praw autorskich. Że nie umrę. A nawet dużo tutaj statków żegluje, widzę. Dobra, bierzemy tutaj animus i lecimy sobie. Plus jeszcze tutaj, o proszę bardzo.
I 3 sztuki drewna. Lecimy sobie kupić ten w końcu ten maszt, znaczy maszt, kadłub, średni kadłub kupimy, będziemy tutaj mocniejsi. Chociaż nie, wiecie co, tutaj zakończę ten odcinek. Tam pożeglujemy już w kolejnym, także dzięki moi drodzy, mam nadzieję, że ten film wam się podobał. A my będziemy się już widzieć jutro w kolejnym odcinku. Dzięki, na razie, pa pa!